No i spójrzcie na to, tak wyglądają moje kotlety, słuchajcie, ziemniaczane. Witam serdecznie, słuchajcie, dziś zrobimy sobie fajne kotlety z ziemniaków. No co potrzebujemy? Potrzebujemy kilogram ugotowanych ziemniaków i musimy je po prostu rozgnieść albo praską, albo takim tłuczkiem do ziemniaków, słuchajcie. W ten sposób. Teraz następna rzecz, którą potrzebujemy, słuchajcie, boczek. Kawałek boczku wędzonego. I słuchajcie, ten boczek wędzony bez skóry oczywiście kroimy w drobniejszą kostkę. No i kroimy w taką kosteczkę. Nie za grubą. Ok, słuchajcie. Boczek od razu rzucamy na zimną patelnię. I wstawiam na kuchenkę. Niech on zacznie się nam wytapiać. W tym czasie, kiedy boczek się wytapia, my pokroimy sobie dwie cebule, dwie średnie cebule. W drobną kostkę pokroimy sobie. Boczek, słyszę, już się wytapia. To teraz idziemy na kuchenkę i wam pokażę, jak ten boczek tam się wytapia i co dalej robimy. Zobaczcie, tak mi się boczek fajnie wytopił. Teraz dodaję cebulę do tego boczku. No i wszystko razem smażę. Tak, żeby cebulę tylko zeszklić. Więc smażymy dalej. Ja już was zabieram z powrotem na stół roboczy i będziemy tam już czekali na boczek podsmażony z cebulą. No i posłuchajcie, tutaj mam podsmażoną cebulę wraz z boczkiem. Dodaję do tych chłodnych ziemniaków, słuchajcie. Dodaję pieprz. Mieszam to. Ziemniaki schłodzą zaraz nam ten boczek i tą cebulę. I o to właśnie chodzi. Można to delikatnie posolić, ale delikatnie, bo boczek jest taki boczek wędzony jest bardzo słony, więc delikatnie solimy. Słuchajcie, i teraz boczek i cebula już jest schłodzona, dodajemy dwa jajka całe. Tak, mieszamy dalej, słuchajcie. Jakby to było gorące, to by mogła nam się jajecznica zrobić z tych jajek, więc trzeba brać poprawkę na to, żeby po prostu wszystko było tak w miarę chłodne, jak dodajemy jajka surowe. Dodam, powiedzmy, małą płaską łyżeczkę czosnku staropolskiego. Z przypraw już więcej nic nie będę dodawał. Ok. I teraz do konsystencji będę dodawał mąkę. Mąkę zwykłą, pszenną i tak jak mówiłem, do konsystencji, czyli ja myślę te 4 łyżki to tak chyba maksymalnie. Jeżeli będzie zbyt rzadkie, można dodać troszeczkę jeszcze tej mąki, ale z tą mąką też nie przesadzajmy, żeby nie było za dużo. No i wyrabiamy to ciasto. Jeszcze trochę tym tłuczkiem do ziemniaków, żeby to wszystko się naprawdę dobrze połączyło. Ok. Myślę, że tak jest ok. Dobra. Za chwileczkę przechodzimy do dalszej części przepisu. To już mam gotowe, idę umyć sobie sprzęt i zaraz wam pokażę, co dalej z tym robimy. No i posłuchajcie, tutaj mam jajko, tutaj mam bułkę tartą i teraz tak, na rękę sobie posypię trochę mąki. W ten sposób. I wezmę trochę tego ciasta. Będę robił takie małe kotleciki. Tak, spłaszczamy je.
do jajka, słuchajcie, i do bułki tartej. Trzeba to szybko robić, bo one się bardzo takie, wiecie, robią takie, no, takie się robią, rozjeżdżają się troszeczkę, więc trzeba to dość szybko wykonywać. No, albo też troszeczkę mieć bardziej gęste to ciasto, więcej mąki po prostu. Ja nie robiłem zbyt twardego, jest to bardziej u mnie takie luźne. Może to też jest taki trochę powód, że się to ciężej robi, ale idzie to zrobić, tylko tak jak widzicie, szybko, szybko zrobić kilka sztuk i na patelnię i smażyć. Zobaczcie, tak już to wygląda, taki kotlecik. I następny, słuchajcie, tak moje kotleciki wyglądają. Trzeba szybko je robić, może ciasto troszeczkę bardziej by było moje gęste, więcej mąki, to by było lepiej. Ale nie jest najgorzej, słuchajcie, tak wyglądają. Idę teraz na kuchenkę i będziemy je smażyć, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało, jak się będą... Posłuchajcie, no wyłączyło mi się mikrofony, więc chyba nie dograłem dźwięku do końca, ale chciałem wam powiedzieć tak, że właśnie wrzuciłem je na smalec, smażę je na smalcu. Chodzi tylko o to, żeby dostały fajnego koloru, bo ziemniaki są ugotowane, boczek usmażony, cebula usmażona, one tak naprawdę nie mają nic surowego w sobie, więc chodzi tylko o to, żeby złapały dobry kolor i no, żeby się ładnie zezłociły, i smażymy z każdej strony po parę minut. Ja zaraz zobaczę, jak wyglądają z drugiej strony. O, widzicie? Zobaczcie. Takie kotleciki. O taki efekt nam chodzi, słuchajcie. No i co? Ja to idę następne robić już, przygotowuję i będziemy to smażyli i zobaczymy, jak to smakuje za chwileczkę. Więc za chwilę was zapraszam na test, jak one smakują. No i spójrzcie na to, tak wyglądają moje kotlety, słuchajcie, ziemniaczane. I zaraz sobie spróbujemy. Tutaj mam troszeczkę śmietany z solą tylko i z czosnkiem, to mi wystarczy. A no teraz bym chciał je właśnie spróbować. Chcę wam tylko pokazać, zobaczcie. Słyszycie, jakie są fajniutkie i chrupiące? Słuchajcie, nic, tylko maczam w śmietanie i... Pycha, chrupiące z zewnątrz, w środku mięciutkie, z nutą boczku. Słuchajcie, fajna sprawa. Fajne, proste, no i stosunkowo tanie. Bardzo dobra rzecz. Słuchajcie, polecam, polecam, polecam serdecznie. Słuchajcie, i ja wam to polecam. Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na moją grupę kulinarną Damian Kuchnia od Kuchni, którą znajdziecie na Facebooku. I do zobaczenia.